tego, co było 3 miesiące temu. I to jest, muszę Państwu powiedzieć, taki przewijający się, powtarzający się motyw w rozmowach z trenerami Energa Basket Ligi, co się rzadko zdarza w drużynie Olivera Vidina. A jednak Nenadić jako ten lider drużyny w podstawowym składzie jest w zasadzie zawsze. A Mazurczak wchodzi do gry z ławki rezerwowych. Dziś jest trochę inaczej. Szymkiewicz lubi grać tyłem do kosza, wybija mu piłkę Nenadić, ależ powalczył o nią Serb. Ale jeszcze posiadanie dla gości. Zastal nie wszedł w posiadanie piłki, więc zegar czasu akcji się nie zresetował. I nie... Nenadić nad kosz do Apicia, a ten takim siatkarskim. Zyskowski teraz, przy nim Johnson, kończy się czas akcji, trzeba rzucać, wie o tym Nenadić i trafia równo z syreną kończącą czas akcji. Nie można wybaczyć. Dlatego Erik Nil ze Spójnią się pożegnał. Zobaczymy, jak to wpłynie na grę ekipy ze Stargardu. Druga celna trójka Młynarskiego, druga celna trójka Spójni. Teraz wbija się pod kosz Nenadić, faulowany przez Justina Greya. Będzie miał dwa rzuty wolne. Dać odpocząć tym zawodnikom, którzy byli zarażeni koronawirusem, którzy mogą nie być w pełni sił. Mazurczak, ale przyspieszenie zablokowane. Jednak jeszcze Nenadić w ostatniej sekundzie pudłuje. Nenadić za dwa. Skutecznie. Tych punktów po zbiórkach w ataku. Trochę bliżej kosza teraz Johnson, ale też pudły. Nenadić nad kosz do... Wracamy do gry. Śnieg za Kerryona Johnsona. Młynarski bardzo niecel. 3 marca i mecz z Arką, który miał być rozgrywany przedwczoraj. Pierwotnie, według oryginalnego terminarza. Ależ teraz Apić faulowany niesportowo przez Nika Spiersa. Ten mecz z Arką będzie ostatecznie rozegrany. Ostatecznie to w sumie nie wiadomo. W tym sezonie do końca mecz, ale to nie jego pierwszy mecz, bo przecież zagrał 2 lutego już przeciwko Arce Gdynia. 55 sekund, kiedy w tej hali Zastal wygrał 75-61. Zobaczymy, czy dzisiaj pojawi się na boisku. Końcówka drugiej kwarty. Apić upycha sobie Nika Spiersa na swoją silniejszą lewą rękę. Pewne punkty Spójnia już chyba nie zdąży od niej. Energia Basket Ligi o tym meczu z Legią. Gilder za 3 punkty. Też nie. A Zastal przyspiesza. Tak jak w pierwszej... ani za 2 punkty. Nie ma kompletnie zbiórek w ataku. Tylko jedna w całym meczu do tej pory. A Zastal gra bardzo swobodnie. Z polotem. Tak jak teraz Nenadić do Apicia i Spójnia w 11 punktach rezerwowych. Gdzie człowiek nie popatrzy, to Zastal jest lepszy od Stargardzian. Czysto teoretycznie mógłby to wykręcić nawet jeszcze w trzeciej kwarcie. I też pytanie, na ile on sam wie, że jest blisko takiego osiągnięcia. 9 zbiórka Nenadicia. I jeszcze jest faulowany przy dobitce. Czas na rzuty wolne. W zeszłym sezonie mieliśmy jedno triple-double. Średnio 4 minuty, niespełna 2 zdobywane punkty. Dzisiaj nie ma Nikodema Klocka, przypomnę, jest za to Tomasz Cieślak. Nenadić. Po zatrzymaniu za 2 punkty też nie ma meczów, a w niedzielę 3 spotkania. Mecz startu z GTK odwołany ze względu na koronawirusa w ekipie z Lublin. Dlatego jak grałby Szymkiewicz w Zastalu w tym poprzednim sezonie w systemie Żana Tabaka, Meyers, nowy rozgrywający, mówię nowy, no bo to w gruncie rzeczy wciąż dopiero 4. mecz tego zawodnika w barwach nowego klubu. Nenadić sam za 2 punkty, ma ich 16 w tym momencie. Nikodem Klocek przygotowany do zmiany. Nenadić do Meyera, jest triple-double Nemanji Nenadicia. 14 punktów, 11 zbiórek i 10 asyst Serba.
12 triple-double w polskiej lidze koszykówki od 98 roku i jeszcze teraz Nenadić po podaniu od Żołnierewicza chyba chciał zaliczyć kolejną asystę zamiast zdobycia punktu, ale w tym momencie to już...